Cześć moi drodzy, ja jestem Mateusz, witam was w kolejnym odcinku z Rise of Tomb Raider. Moi drodzy, wychodzimy, tam jest ognisko, przed którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Musimy dostać się na zewnątrz przez te wirniki. No to chyba nie będzie problem żaden. No i po robocie. Aha, wyjście, tak? Chyba nie. Po prostu, aha. Dobra. To na górę. Ma inne wyjście, patrzcie chyba. No aha, dobra, i możemy wychodzić. Bulbul. Na górę. Będzie trochę przytnie przy otwartym świecie. Dobra, zwiedzamy dalej. A, faktycznie są zaznaczone na mapie, widzicie? Mamy tutaj chyba te piórka, brązowe są drzewka. No nie, to listki biły. Gdzieś wilku słyszę. Na razie nie idziemy tam, gdzie mamy iść. Na razie zbieramy. Tutaj coś jest, tutaj nic nie ma. Irytuje mnie takie klatkowanie, nie wiem, że mi FPS-y spadają. Wyjątkowo irytujące. Tam na górze jeszcze są rzeczy. Wiórka. Leleń, słyszałem lelenia. Są sarenki. Czy tam coś? Gdzie są sarenki? Tam są pewnie wilcy. Kurde. No co za... Nie umiem strzelać.
Dobra. Tam na górę też trzeba wejść. Zielony grobowiec znowu, krzykasz jest tutaj. Ani przycina, kurde, na górze też coś jest. Chyba też będą wilcy. Aha, tu nie wejdę, nie ostrzały zginął. Ale zaznaczone jest na mapie. Tu mam pełno. Chodźmy zatem na szczyt tamtej górki. Jak mnie to cholera przycina, no. Tam się trzeba dostać teraz. Na górze? A tu do krzykacza droga jest, tak? Dobra. Tam. Ale jedź se. Może go odnajdę. Dobra. Na górę bym chciał. Kurde, jak klatkować zaczęło, no. Tędy naokoło, dobra. I do góry w chmury, w lewo teraz. Ten krzykacz też. Z ptaszkiem i piórkami. Co ja muszę to zestrzelić? Posz.
Dobra, to lećmy w prawo tym razem. No serio? Jest. Tam gdzieś próbujemy na dół się dostać. Zobaczymy, czy w ogóle tam damy, możemy teraz przejść. Ja mam oczywiście lag jak cholera. Są patyczki, patyczki na razie nie są potrzebne. Tam też nie muszę iść. Tu najlepiej tutaj będzie. Tego przejście tutaj, tak? No dobra, super, fascynujące. Ale tu powinno coś być. Może tam. No nieźle raro, nieźle. To nie trzeba przyznać. Się muszę ruskiego poduczyć, ten monolit przeczytać. To mi się pojawią monetki wtedy. No, posterunek, dobra. Mamy flagę. Dobra. Tam jest kopalnia, chyba będzie zamknięta. Chyba będzie zamknięta kopalnia, chyba nas nie wpuszczą. Dobra. Mapa zaznaczona. I nie dam rady nic z tym zrobić. To jest tyle rzeczy do zebrania. O, sprężynka wpadła. Radzieccy żołnierze. A tu się stało coś okropnego. Jest też obozowisko. Trójca szuka źródła. Muszę sprawdzić, co wiedzą. No ja też coś się spaczcie. To nie było. Patrzcie, schowane, kurde. Dobra. Tam z góry, okej. No potem nie mogę wejść, oczywiście, że nie. Potem też nie wejdę. O jest. Mogę wejść pod spodem. No brawo.
Aha. Jaskinia tu jest pod spodem, patrzcie, też. Dobra, i tutaj na górę. A tę wymyślinę, dobra. Tam też mówię, zablokowane jest. O nie. Strasznie mi zimno. Do góry. Teraz zamarznie. Przebiegać ci przejdzie spokojnie. No też nie mam, muszę wysadzić czymś. Dobra. Chodźmy tam do tego ogniska. Sobie zaznaczymy na mapie. Ja po tym odcinku będę chyba musiał zmniejszyć jednak ustawienia sprzętowe. Grafika chyba siada. Ewentualnie procesor, ewentualnie wszystko. Kolejna flaga, kolejny monument. Tu tam miedzi. O, Lenin. Dzień dobry. Punkcik, co możemy sobie wydać? Mamy drugi poziom. Kilka wrogów mogę robić bomby, super. A drugi poziom blokowany. Wow. Nie będzie to super podwójny strzał. Ja cię kręcę. Halo. Co mogę? Szybkość przodowania, dobra. Tutaj oznaczono chyba coś, co znajduje się w pobliżu. Skrzynka z monetami jest odkryta, dobra. Tam też jest skrzynka i to jest skrzynka, dobra. A tam jest pod spodem, okej. Okay. Kolejny przykład propagandy. Pracuj ciężko, by pokonać zimno i głód. No tak. Tu brak sprzętu. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. To idziemy za główną ikonę fabularną w takim razie. Trzeba oczywiście po monetki. Tam na górze. Właśnie tam byłem, szukałem. Nie było tego. Super. Kolejna jest tutaj. Kurde, asasyny. Trzeba będzie jeszcze te radia poniszczyć, te krzykacze, jak się nazywają. Patyczków, patyczków nie dość.
Dobra. I lećmy na główny znacznik. To mogę jeszcze przeczytać, czy jeszcze nie? Może jest wejście do starego więzienia. Nie. Okej, na górę. A tam mogę przejść, dobra. Niewielka, skomplikowana, nakręcana zabawka. Wykonano ją ze skrawków metalu i innych resztek pochodzących z gułagu. Zgromadzenie tych części musiało zająć sporo czasu. To jest jakaś mini katapulta czy coś? Nie wiem. Dobra, co w tym domku jest? Przez okno wlezę. A, pistolet 3x4, super. O, jaskinia. Nie mogę wejść. No tak. A na górze mamy flagę oczywiście, a to muszę mieć nóż. A tymczasem chodźmy przez te cholerne lagi do naszego celu. No tak, brawo. A ostatni krzykacz jest tam, o? Wiem, a tu nie wejdę przecież. Muszę iść tutaj. Na górę! Jest ognisko. Moją misję. Dobra, wróćmy po misji. Oddałem misję, mam tutaj szybką podróż. Mam nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Anna mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy tobie, ale pewnego dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Buziaki i uściski. Ucz się pilnie w szkole. Wiem, że twoja praca była ważna, ale wówczas nie rozumiałam tego. Mimo to nauczyłam się, jak żyć samodzielnie i dbać o siebie. To były ważne lekcje. Okej. Okay. Szuka podróż. Tu potrzebuję. Pogadamy z jego mością. Dobra, niech się wczytuje. Gdzie pan jesteś? Tam pan jesteś. Zrobiłaś to? Zniszczyłaś nadajniki? Gotowe. Powtarzacze są wyłączone. Znakomicie. Nie mamy dużo czasu, ale skoro walczysz z nami, to ci się przyda. Wytrych, wow.
Aha, może jakieś inne misje masz, kolego? Nie masz. Ale za to, z tym wytrychem. Ja się mogę przenieść tu. Chyba. Tam były te skrytka, pamiętacie? Tam, gdzie przesłuchiwali tego gościa, gdzie rewolwer znaleźliśmy. Ja się wrócę, ale chyba się wrócę. Raz, dwa. Tutaj właśnie to. Już posprzątali, kurde, szybcy są. Moje, tego też już nie ma, patrzcie. Wow, a to jaki zamek, Jezu. I mamy sekretny pokój. Jeszcze gigantyczna kłódka. A my pełno, dobra. Identyfikator jednego z więźniów gułagu. Jak ktoś na rosyjskie, możemy przetłumaczyć. Ja niestety nie znam. No i dobra. No to tyle w tym miejscu, możemy wracać. Co tam jest na górze? A, amunicja tam jest. A wezmę. Się ma zmerlować. Tam też jest. Do ogniska lecimy tam, gdzie nas będzie prowadzić misja główna. Na razie mamy wyzbierane wszystko, co możemy wyzbierać. Nie mogę być ani bomb, ani noża. A dziwne, żeby przy żadnym noża nie znalazła, co? No, proszę się radzę przynosić gro. Dobra, jesteśmy tutaj. I tutaj zakończymy odcinek. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, górę, dół, komentarz i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym materiale. Na razie i cześć.